Czy molestował pan swoje pracownice, aktorki i inne pracownice teatru? Zarzuty poznałem z pisma, które przedstawił mi pan prezydent Jacek Majchrowski i stanowczo oświadczam, że żadne, podkreślam, żadne z tych zarzutów nie jest prawdziwym zarzutem. To wszystko jest nieprawda. Te kobiety pamiętają daty, pamiętają okoliczności, 9 osób kłamie? Nieprawda, jest to wszystko nieprawda. I w tym momencie właściwie nie mam nic więcej do dodania. Oświadczam, że znam fakty tylko z pisma, które dostałem od pana prezydenta Majchrowskiego. Powiedział pan, że dowiedział się o tym od prezydenta, do pana nie docierały wcześniej przez ostatnie miesiące jakiekolwiek sygnały od pracowników? Ja myślę, że to, co powiedziałem na tym etapie, jest absolutnie wyczerpujące. Ja się odniosę do tego wszystkiego, może w następnym jakimś terminie, po rozmowie z panem prezydentem Majchrowskim. Skoro nic się nie wydarzyło, to za co pan przepraszał swoje pracownice, bo nam powiedziały, że padły słowa przeprosin? Nieprawda. Nigdy nie było sytuacji takiej, że za jakieś absurdalne rzeczy przepraszam. Panie dyrektorze, ja słyszałam. To bardzo przepraszam. Ja słyszałam to nagranie, jak pan przepraszał. Czy za co pan przepraszał wtedy, skoro nic się nie wydarzyło? Bardzo proszę, kończymy rozmowę. Pan prezydent Majchrowski powiedział, że chciałby, żeby pan poszedł teraz na urlop, żeby pan odczuł. Bardzo przepraszam, kończymy rozmowę. Dziękuję bardzo. Czy zdecyduje się pan na urlop? Bardzo przepraszam. Nie ma rozmowy w tym momencie, bo...